Słowo numer 33, poczekalnia 3. 15 stycznia 2019, wspomnienie męczenników chińskich. Niechże pani siądzie porządnie. Co pani tak siedzi, jakby pani chciała komuś ustąpić miejsca? Z troską i jednoczesną irytacją zapytała mnie dzisiaj starsza pani w szpitalnej poczekalni. Odcinek pierwszy rozpoczęłam w poczekalni. Potem poczekalnia pojawiła się raz jeszcze, a teraz znowu do niej wracam i nowy rok rozpoczynam ponownie poczekalnią. O co chodzi? Tak do końca nie wiadomo. Może to przypadek te poczekalnie, a może ich potrzebuję, żeby zebrać myśli albo pobyć blisko z nieznajomymi, porozmawiać z nimi lub po prostu się pomodlić. Kiedy myślę o poczekalni, przypomina mi się największa, najbardziej ekstremalna, która trwała prawie 4 dni. I choć kilka dni nie brzmi bardzo złowieszczo, to jeśli dodam, że chodzi o poczekalnię, w której utkwił Łazarz, to myślę, że zmienia to postać rzeczy. Czekał, a może nie czekał, prawie 4 dni, żeby Jezus go wskrzesił. To, co mnie najbardziej interesuje w tej scenie i czego mi w niej brakuje, czytając Ewangelię świętego Jana, to opis tego, co czuł Łazarz. Chociaż jakiś komentarz jego własny, jedno zdanie, które wyjaśniłoby, co przeżywał. Czy żałował, że wyrwano go z nieba? Czuł ulgę, że wrócił z czyśćca do swojej rodziny? A może niczego nie pamiętał? Czy może czuł strach, że musi umrzeć znowu? Albo będzie wciąż umierał i budził się jak w dniu świstaka? Czy ktoś go w ogóle zapytał o zdanie? Mogę powiedzieć, że interesuje mnie to szczególnie, gdyż śmierć moich córek, która dotknęła całą naszą rodzinę i najbliższe otoczenie, ma wciąż świeży zapach. Może już nie czterodniowy, ale świeży. Czy w mojej sytuacji Jezus mógłby uczynić cud jak z Łazarzem i wyrwać mnie z poczekalni? Czy mógłby wskrzesić Anielkę i Zosię? Myślę, że mógłby, bo jak tłumaczy anioł Maryi, dla Boga nie ma nic niemożliwego. I ja mimo wszystko wciąż w to wierzę. Wierzę w cuda, ale na nie nie liczę. Poza tym to byłby egoizm prosić Ojca o oddanie Jego dzieci, będących już w niebie z powrotem na ziemię. One w końcu należą do Niego, jak my wszyscy. Rodzice dostają dzieci tylko na jakiś czas i muszą ten czas maksymalnie wykorzystać, dając im swoją bezwarunkową miłość, jak Ojciec daje nam swoją. Uświadomienie sobie tych wszystkich rzeczy nie sprawia, że wychodzę z tej tym razem mentalnej poczekalni, bo wciąż czuję się jak na pustyni, a do tego wbrew prawom natury liczę, że przypłynie wieloryb, połknie mnie jak Jonasza i wyrzuci na odpowiedni brzeg. Czy tak się stanie? Nie wiem. Ostatnio dużo jest w moim myśleniu tego nie wiem, nie rozumiem, nic nie mogę. Można określić to jako bezsilność i utratę poczucia kontroli, ale to nie to. Ja bardziej odczuwam to wszystko w duchowy sposób, choć może nieporadnie opisuję te zjawiska. Określam to mianem duchowego ubóstwa, wielkiej, rysującej się niewiadomej, poczucia nieposiadania niczego. Pociechą w tej sytuacji pozostaje rozdział 5 Ewangelii świętego Mateusza. Szczęśliwi, ubodzy w duchu, ponieważ do nich należy Królestwo Niebieskie. Lub w tłumaczeniu Nowego Przymierza szczęśliwi świadomi swej nędzy, gdyż ich jest Królestwo Niebios. Nie wiem nadal, co to znaczy i żadna interpretacja ani żadne tłumaczenie mnie nie przybliża do zrozumienia tego błogosławieństwa. Jednak to pierwsze z błogosławieństw, podobnie jak i ósme, kończy ta sama obietnica, do tego podana w czasie teraźniejszym, w przeciwieństwie do innych obiecujących przyszłość. Więc wnioskuję, że to dzieje się tu i teraz, dzieje się we mnie i dzieje się na ziemi. Dlatego brzmi dla mnie pokrzepiająco. Tak, racja. Rozglądam się, czy nikt bardziej nie potrzebuje miejsca siedzącego ode mnie. Poza tym, ten sposób siedzenia, gdy się nie opieram, jest bardzo zdrowy dla mojego kręgosłupa, odpowiedziałam starszej pani. Uświadomiłam sobie, że to takie dwa w jednym. Chcę dobra dla innych i jednocześnie będąc w gotowości, siedząc w gotowości, dbam o swoje zdrowie. Może o to chodzi w Królestwie Niebios, tym w każdym zakątku ziemi, tutaj i w Chinach i tym w nas, ale też tym po śmierci.